Uwaga! Wakacyjna promocja w sklepie Jubiler Monika. Biżuteria srebrna za połowę ceny. Oryginalna biżuteria Pandora do 30% taniej, a złote obrączki z 35% rabatem. Wakacje, złote pierścionki, łańcuszki 40% taniej. Nie przegap okazji. Biżuterię złotą i srebrną u nas kupisz najtaniej. Warto skorzystać. Jestem Wesoły Romek, zbuduję z Tobą domek. Odwiedź Składy Budowlane Wesołek. Odmień z Wesołkiem swój ogród. W ofercie kruszywa dekoracyjne, otoczaki, kora kamienna, kostka granitowa, materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Sezonowa promocja Meble bez VAT-u w salonie Goldmeb w Kaliszu. Meble pokojowe tworzą klimat każdego salonu czy też pokoju przeznaczonego do relaksu. Możliwość własnej aranżacji przestrzeni z doborem dodatków sprawia, że każde wnętrze z naszymi meblami nabiera wyjątkowego kształtu. Meble do pokoju firmy Goldmeb to bogata oferta skierowana do najbardziej wymagających klientów, którzy cenią sobie wygodę, funkcjonalność, dobry design oraz przede wszystkim jakość. Design i styl cieszą oko i sprawiają, że nasze meble będą prawdziwą ozdobą Twojego mieszkania lub domu. Bezpłatnie doradzimy, przygotujemy projekt i wizualizację 3D. Zapraszamy do naszego salonu przy Alei Wojska Polskiego 138 oraz w każdą niedzielę na giełdę samochodową. Zakład Opieki Zdrowotnej Dentix w Kaliszu oferuje zabiegi z zakresu stomatologii zachowawczej, estetycznej, chirurgii stomatologicznej, endodoncji oraz wybielania. Wykonujemy również usługi z zakresu protetyki, protezy całkowite, częściowe, korony i mosty porcelanowe. Dentix działa już od 2 dekad, w tym roku świętujemy 20 urodziny. Dziękujemy za zaufanie. Przyjęcia w ramach NFZ oraz wizyty prywatne. Dentix Kalisz, ulica Lipowa 18. Warsztat samochodowy Klimaszewscy oferuje całkowity serwis klimatyzacji w samochodach osobowych, dostawczych i ciężarowych. Obsługujemy wszystkie rodzaje klimatyzacji i napełniamy nowym czynnikiem R1234YF, a także starym R123A. Warsztat zajmuje się również mechaniką samochodową, elektryką, praniem tapicerki oraz wymianą opon. Znajdziesz nas przy ulicy Obozowej 2. Zadzwoń i umów się na wizytę. 577 306 101. Serdecznie zapraszamy. Agnieszka Walczak, jest czwartek, zapraszam na magazyn miejski. Brama miasta, czyli 3 place w centrum Kalisza do przebudowy. Chcemy o ten teren zadbać, prowadzić tu więcej zieleni. Pijany i zdesperowany policjanci uratowali młodego mężczyznę, który chciał się utopić. Pierwszy marsz równości w Kaliszu. Nasze społeczeństwo jest bardzo różnorodne, że są w nim osoby, które czują się dyskryminowane. Jestem za tym, żeby wszyscy mogli manifestować to, co uważają. Trzy miejskie place do przebudowy. Prezydent chce, by plac Kilińskiego, plac Jana Pawła II i plac Świętego Józefa zostały zmodernizowane. W tym roku ma powstać projekt, a w przyszłym rozpoczną się prace budowlane. Codziennie mijają je setki aut. Przechodzą tu rzesze mieszkańców i przyjezdnych. Trzy place położone w samym sercu Kalisza stanowią też swoistą bramę do miasta. Bramę, która jednak od wielu lat nie przeszła gruntownego odnowienia. Prezydent Krystian Kinastowski postanowił, że z procesem rewitalizacji trzeba iść za ciosem i włączyć w nią plac Kilińskiego, plac Jana Pawła II i plac Świętego Józefa. Chcemy o ten teren zadbać, prowadzić tu więcej zieleni. Uważam, że jesteśmy w stanie zorganizować tutaj ten ruch trochę lepiej. Chcielibyśmy również rozwiązać problemy pieszych, które tutaj występują, między innymi ten podjazd, na którym stoimy, on również jest jakimś problemem, zwłaszcza dla osób starszych lub poruszających się nie do końca o własnych siłach. Także jest tu dużo do zrobienia. Miasto zaprosiło firmy do składania ofert na wykonanie projektu przebudowy placów wraz z wizualizacjami. Do każdego placu projektant ma przedstawić 3 wizje zmian. A jakie uwagi do tej przestrzeni mają Kaliszanie? Na pewno problem z parkingami, jak zawsze, jak wszędzie, w każdym mieście. Ale samochodów mamy dosyć.
więcej zieleni. Plac Kilińskiego, właśnie plac Jana Pawła II. To jeszcze jest w porządku. No można tak przyjąć, że jeszcze ta fontanna bardzo ładnie wygląda. A poza tym, no jedynie to razi mnie chodnik pod ratuszem. No i ta dziura, przede wszystkim ta dziura wykopana, nie wiem dla kogo i po co, naprawdę nie mam pojęcia. No, dla mieszkańców z pewnością tematem pilniejszym jest główny rynek i tutaj na dniach ma zostać ogłoszony konkurs przez Stowarzyszenie Architektów Polskich na przygotowanie koncepcji zagospodarowania nie tylko placu przed ratuszem, ale i nowego rynku wraz z ulicą Kanonicką. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na koniec roku. Modernizacja placów Kilińskiego, Jana Pawła II i Świętego Józefa wpisuje się w proces rewitalizacji całego Śródmieścia, które dla prezydenta architekta jest jednym z najważniejszych wyzwań w kadencji. To wszystko wynika z tego kompleksowego spojrzenia na Śródmieście, na miasto, jakie proponujemy i tych działań tu w najbliższym czasie w Śródmieściu naprawdę będzie dużo i mam nadzieję, że mieszkańcy już w przyszłym roku zobaczą pierwsze zmiany, no i efekty tych zmian, korzystne dla Kalisza. Projekty przebudowy trzech placów mają powstać do końca roku. Gęsty i gryzący dym widoczny z wielu kilometrów zaniepokoił mieszkańców Kalisza. Przy Alei Wojska Polskiego paliła się sterta śmieci. Pożar syntetycznych materiałów spowodował duże zadymienie. Ogień udało się szybko ugasić. Do pożaru doszło dziś około 13 na tyłach dawnego hipermarketu Tesco przy Wojska Polskiego. Na opuszczonym terenie po byłej fabryce domów ktoś zapruszył ogień na stercie plastikowych odpadów po budowlanych piankach polietylenowych. Dym widoczny był z daleka. Ogień szybko udało się ugasić. Poradził sobie z nim jeden zastęp Państwowej Straży Pożarnej. Nikt nie został ranny. Był pijany i próbował się utopić. Na szczęście został w porę zauważony przez policjantów z posterunku wodnego. W szałem mundurowi wyciągnęli 20-latka na brzeg i przekazali pod opiekę lekarzy. Policjanci z posterunku wodnego, wypływając na patrol, zauważyli topiącego się mężczyznę. Jeden z funkcjonariuszy, oczywiście asekurowany przez drugiego z policjantów, wskoczył do wody i wyciągnął tego mężczyznę na brzeg. Okazało się, że to 20-letni kaliszanin. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Powiadomiono pogotowie, mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy specjalistów. Policjanci nadal nie ustalili sprawcy napadu na właściciela orientalnego baru przy ulicy Fabrycznej. Być może jest nim mężczyzna ujęty na jednym z nagrań z monitoringu. Kaliska Komenda publikuje sylwetkę podejrzanego i prosi o kontakt osoby, które go rozpoznają. Do zdarzenia doszło w sobotę 29 czerwca około 13 w barze z orientalnym jedzeniem przy postoju taksówek przy ulicy Fabrycznej. Sprawca wszedł na zaplecze baru i zaatakował 63-letniego właściciela, po czym uciekł. Mężczyzna nic nie ukradł. Poszkodowany trafił do szpitala. Po krótkim pobycie opuścił kaliski okrągłek. W trakcie czynności policjanci zabezpieczyli m.in. zapis nagrania z monitoringu, na którym została zarejestrowana sylwetka podejrzanego o napad. Nagranie jest kiepskiej jakości, ale być może ktoś rozpozna tego mężczyznę. Na jakiekolwiek informacje czekają funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego pod numerem telefonu 62 76 55 303. Takiego wydarzenia w Kaliszu nigdy nie było. We wrześniu ulicami miasta przejdzie po raz pierwszy Marsz Równości. O szczegółach opowiedzieli na konferencji prasowej organizatorzy przedsięwzięcia. Robimy wszystko, żeby ten marsz nam się udał. Z dziennikarzami spotkali się Kalina Michocka z Wiosny Roberta Biedronia, Igor Sulwiński związany z Młodymi Demokratami PO oraz Monika Mierzejewska, która była współorganizatorką czarnego protestu w Kaliszu. Postulaty, z którymi idziemy i powód organizacji tego marszu, to po prostu chęć wyrażenia siebie, pokazania, że nasze społeczeństwo jest bardzo różnorodne, że są w nim osoby, które czują się dyskryminowane, a nie powinny i będą mogły ten jeden dzień w roku wyjść razem z innymi kaliszanami, bawić się na środku ulicy i pokazywać, że są dumne z tego, jakimi są i że nikt za to ich nie będzie krytykował. Będą po prostu jednością z grupą. Patronkami pierwszego Kaliskiego Marszu Równości zostały Maria Konopnicka i Maria Dąbrowska, postaci kobiece związane, znane wszystkim Polkom i Polakom i związane z Kaliszem, o czym wszyscy wiemy w Kaliszu tutaj. Obie te panie zarówno w swojej twórczości, zwłaszcza Maria Dąbrowska, jak i w życiu prywatnym, swoim życiorysem, myślę, dość dobrze wpisują się w ideę, która Marszowi Równości towarzyszy.
Wydarzenie zaplanowano na niedzielę 22 września. Organizatorzy nie mają jeszcze oficjalnej zgody miasta na przemarsz, bo tego typu akcje zgodnie z przepisami można zgłosić na 30 dni przed terminem wydarzenia. Marsze Równości odbywają się regularnie w wielu miastach, a ponieważ ulicami Kalisza przejdzie pierwszy raz, dlatego Karolina Bazan zapytała mieszkańców, czy wezmą w nim udział oraz co myślą o inicjatywie organizacji takiego wydarzenia. Głowo. Tak powinno być. Przyjdzie pani zobaczyć? To znaczy akurat mnie nie będzie, bo wyjeżdżam, ale gdybym była, to na pewno bym była. Czyli popiera pani? Oczywiście, jak najbardziej. Mamy XXI wiek. Jestem za tym. Popiera pan? Okay. Przyjdzie pan zobaczyć? Zobaczę. Nie mam nic przeciwko, także jeśli się odbędzie, to na pewno nie będę protestować, nie mam powodu. A czy w swoim życiu doświadczyła pani kiedyś takich przejawów nietolerancji? Wśród znajomych zapewne tak, ale staram się wtedy pomijać to milczeniem po prostu. No ja nie mam zdania, ja myślę, że ludzie są wszyscy równi, nie? I tego się trzymajmy, nie? Przyszedłby pan na taki marsz? A ja po pierwsze, że nie mam czasu i tego nie wiem. Nie. Ale myślę, że każdy ma swoje zdanie i może robić sobie, co chce, nie życie. Ale ogólnie jest pan tolerancyjny? Tolerancyjny jestem, bo nie, mi to nie przeszkadza. A jakieś przejawy na przykład nietolerancji w pańskim życiu, pamięta pan? Nie pamiętam takich rzeczy. Nie przydarzyło się nie, coś takiego? Nie. Nie mam nic przeciwko. Nie ma pani. Czyli co, wzięłaby pani udział w takim marszu? Przyszła zobaczyć? No zobaczyć, to bym przyszła. Więc nie jestem jakiś tam przeciwny czy za, po prostu spoko, no jak tak ma być, tak chcą, to niech sobie robią ten marsz, no każdy ma prawo, tak, no wolna, no także okej, w porządku. Nas nie dotyczy, my nie jesteśmy z Kalisza. Ale tolerancja dotyczy każdego? Trudno, nic się nie wypowiada. Pańca to jest wszystkich indywidualna sprawa. Kto chce, niech idzie, a kto nie chce, to niech nie idzie, nie? Jest mi to całkiem obojętne, aczkolwiek jestem za tym, żeby wszyscy mogli manifestować to, co uważają. Czyli wolność. Wolność, przede wszystkim wolność. Wolność, demokracja, do tego zmierzamy i to jest najpiękniejsze. Śmigłowce wojskowe krążą nad regionem, informowali w środę wieczorem zaniepokojeni czytelnicy portalu faktykaliskie.pl, mieszkańcy Kalisza i gminy Blizanów. Niskolatające maszyny wzbudziły zaciekawienie, a momentami strach. Dlaczego latały nad naszym miastem i powiatem? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w internecie. A w tym magazynie miejskim to już wszystko. Kolejne wydanie w piątek o 17.15. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. Sponsorem prognozy pogody jest TEP Edukacja, szkoły medyczne i policealne. Wieczór pogodny, termometry pokażą 21 stopni, na barometrach 996 hektopaskali. W nocy pojawią się chmury, temperatura spadnie do 15 stopni Celsjusza. Przedpołudnie pochmurne z niewielkimi przejaśnieniami, wiatr z zachodu, momentami powiewy będą silniejsze, termometry pokażą 24 stopnie, ciśnienie stabilne wyniesie 997 hektopaskali. Sponsorem prognozy pogody jest TEP Edukacja, szkoły medyczne i policealne.